Siema byki, jedziemy na Elbląg. Daj mi papier, suko. Na testy, go do kobiety takim tonem. Ja cię kurwa, ale ta bryka nasza to czadzi, nie? Jedziemy, mam Oplem jedziemy. Myślałem, że to będzie Mercedes, no ale Daniel niespodziankę mi zrobił, jakaś sportówka Oplowa to jest. Kolor... Nie jest szybsza od Forda. Jest szybsza od Forda? Nie. Nie jest szybsza. Nie, nie jest szybsza od Forda. Z tirami sobie dajemy radę. O, ktoś dzwoni. A to o, jest Daniel, a tu jest Bleku. Siema. Siema, o, jest Daniel. Także we dwóch jedziemy. Zaraz wam dalej będę nagrywał. Jak tu się bawić? Daniel, gdzie masz sprzęt? A ty do Golasa się nie rozbieraj, ty! A to nie idziemy pływać? Nie. Na enduro! Tak, zapytam z ciekawości, bo kolegi głos kojarzę. Wy nie macie na YouTubie jakichś filmików nagranych? Mamy. Na 100%. Endura, no. Jak jeździsz, nie? No. Beton. Beton. No, siema. No i kurwa mówię, na 100% ten głos znam, no do chuja, nie ma opcji. Ten głos znasz? No. Siema. Celebrytę zawsze poznam. Jo. Tak? Cześć. Siema. Cześć, Jarek. Masz 13 tam narzędzia. KTM. Widzę Honda, to już widziałem jak jechałeś. SWM. SWM? Przerobiony na pustą. O kurde. SWM a miałem mieć, wiesz, 500. No ja chciałem 500, nie mogłem się doczekać, kupiłem 300 od kolegi, bo miałem nową, nie jeździł. Jak ten SWM chodzi? Zajebiście. Jestem w szoku. Później odpalisz, jak się ubierzemy? No nie jest przerobiony, wiesz? Aha. Nie jest na fabryce, bo... Pierwszy raz widzę SWM-a. Bo ma chujowe plastyki fabryczne. I założyłem mu od chustki. No bo to jest huskwarna, tylko... Nie. Starej linii model, produkcyjnej. 20, ja jestem mega w szoku. Zajebiście. Za te pieniądze, nie? Bo to wiesz. A ja tam nie jara, ale teraz się przewróciłem i uchwyt od licznika załamałem, wiesz? Coś ty. No, ale działa. Ja zamówiłem, rozumiesz, 500, musieli ode mnie pieniądze wziąć, ale nie mieli motocykli. Aha. I się wkurwiłem. Dobrze, że nie wysłałem pieniędzy, a już prawie wysłałem. Żeby kasp ci nie spadł? No i tak. No i w końcu kolega, który kupił w lutym, w ogóle nie jeździł, no to od niego wziąłem. 300, no chciałem 500, bo... Wagowo jak to? Właśnie, on ta 500 się podobno niczym nie różni. Niczym nie różni, no. No to minimalnie tam ten silnik jest minimalny. Jakieś... Chociaż ci powiem, że kurwa już nie wywiózł i go mam nogę. To już może dobrze wziąć. O! Tydzień go miałem i go mam. Fabryka, rozumiesz? Była ekologia i był taki zmulony z dołu. Kupę mi paliwa dodał, zmienił mi wydech, wyjebał i na jeden przerobił. No i wziąłem plastiki od razu z chustki, bo chłopaki połamali te fabryczne, no. Bo były chujniowe. A te się jakoś trzymają. Patrzę. Czacha jebła mi. A on może być zarejestrowany, ten SWM? To jest normalnie zarejestrowany. Normalnie, kurde. Nawet bo widzę kierunkowskazy są. Tak, nie, no wszystko miał. Słówki kurwa z lawetą jeździ. Trochę zobacz. Słuchaj, 20, ja dałem za niego 23. On kosztował 25. A teraz już podnieśli te ceny, tylko że oni nie realizują zamówień. W tym sensie, że wiesz, tam te fabryki przez tę pandemię są blokowane. No tak, częściej. 30 rok cały czas, kurde, oni nie mają zrealizowane. No, ja zamówiłem w czerwcu, bo ja sprzedałem, bo ja byłem pewny, że oni nie mają. Ja sprzedałem, bo miałem CRF-ę, sprzedałem swoją CRF-ę i kurwa chciałem od razu kupić coś, wiesz. Biegnę, kurwa, zamawiam, oni pierdolą mi, że oni ich nie mają mieć. Ja dzwoniłem do gościa i mówi, że nie mają. Nie no mają. Ale pierdolili na internecie wszędzie, że niby mają. O, KTG, super cena. Ja już przejechałem się, bo ci kumple moi kupili. Że kurwa biorę to, nie? A jak to powiedz tutaj na tym terenie się sprawuje? Bezproblemowo, wiesz, no ja tutaj
Ja jestem bardziej motocrossowy trochę, nie? Chociaż no, do takiej jazdy, wiesz, może ona jest, ona nie jest tak lekka jak beta, nie? No nie ma tej zwinności. Wiadomo, to jest inna konstrukcja, inny rok, no jest 10 lat, 10 lat różnicy, no to, no to jest. Wiadomo. Ale sprzęt jest, za jedną trzecią ceny. Kurwa, no. No. Ale zapierdalać, no nie wiem, no to wiesz, zależy jak to mi nam pasuje. Daniel, no, Daniel lubi to, jak on ci przetestuje, to zobaczysz. A ten KTM to jest co? 450? A beta? 390. Jeździłem 390, ale zwykłą. To ma też depnięcie. To jest kurwa dla mnie za mocne, ja tam nie ogarnię. Naprawdę. Bo jest nagrywane, to mówię inne. Nie, ale mówię prawdę. 390 mocna. Nie, mi on pasuje kurwa, bo jak ja jeździłem CRF-ą 250, to dla mnie to jest kurwa zwinność właśnie CRF-y. Ale pizda jest zupełnie inna i taki kurwa, no ta zawiecha robi. Nie? No. Ja teraz, jakieś dobre dwa tygodnie temu, naprawdę, z czwórki wywaliłem go na koło z gazu, bo idzie przy 70 na godzinę, to już jest przetestowane i wypieprzył mi spod dupy. O kurwa, nie trzymałeś nogami motocykla. Nogami motocykla, ale też hamulce, nie? No. Chyba jeden do tyłu. Daniel lubi takie duże pojemności. Nie, Daniel? Cenzura nie będzie w stanie tego nie wyciąć. Nie będzie, nie ogarnie tego cenzura. I powiem szczerze, że i tak mocny motocykl, połamała się tylko ta czasza. Właśnie licznik się połamał, bo to jest drugi, ja mam dopiero 5 motogodzin na nim. Słabe te liczniczki, kurwa, coś. Słabe, tam. Mi nie działa, nie, w mojej. Ja mam 350. Aha. Taką samą, tylko że RR, nie? Nie ten racing. Tak. I powiem szczerze, że dziadostwo te liczniczki. A ja tak go generalnie tylko miałem, żeby motogodziny mi liczył, ale mam dołożony ten drugi. Aha, ale ten drugi to jest tam. To jest takie oszustwo, nie? Oszustwo. Nabija ci więcej niż potrzeba. Niż potrzeba, no. O. Bo to pod świecę masz podpięta. Jo, kurwa, ci masz, nie ta guma zasłania. Nie ma to jak enduro, nie? Tak z rana. Ale to już jest po obiedzie. Oj, dobra, przebieram się. To co, to jakby co, to do zobaczenia tam. Wszystkiego dobrego. W lesie, nie? Oczywiście. Przeproweczki robimy, to cały czas tak trzymasz ten motor. Słuchaj. Bo to trzeba jakoś tam sobie czasami ten ciężar ciała przenieść, nie? I ubiąć te kolana. Jak ci ściągnąć. To chujowo się ściągnie. Zaraz ci wytłumaczę. Jedziesz, nie? Normalnie tak masz jechać. Jak jedziesz szybko, masz tak jechać. Wiadomo, jak zwalniasz i podjeżdżasz pod jakąś górkę, to ta pozycja się zmienia. No. Czyli w momencie jak podjeżdżasz, to masz cały czas go jeszcze z tyłu, a potem zmieniasz to do góry. Do góry, no. A potem znowu. Czyli jak jadę, to cały czas trzymam go tu z tyłu. Tak, ty musisz tu, to musi być wytarte. Pan szkoleniowiec, kurwa. Ja nie mam mojego motoru, no to musisz mieć wytarte. To. Okej. Okay. A on ma 10 motogodzin, to nie będzie wytarte. To zaraz ci pokażę. No. Sekundę, biorę kask. No. Tego drona nie bierze, nie? Nie. Ja bym mu nie dał, nie? Ale też 350 też właśnie chłopaki tam testują, to nawet lepiej, nie? Niż 390, nie? To samo jest. To samo, jo? No. Bym powiedział, że 350 bardziej agresywna jest. Agresywna, no właśnie. No. Dowodów w sumie. A zwłaszcza ta nowa. Teraz 121? No.